Witamy na placu budowy domu modelowego. Przed nami kolejny dzień prac. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy proces krycia dachu. Przypomnijmy, co jest już za nami. Na dachu ułożona została membrana Livorol Compact, zapewniająca wentylację przegrody dachowej oraz chroniąca wewnętrzne struktury dachu przed zawilgoceniem. Zamocowaliśmy łaty i kontrłaty. Rozpoczęliśmy także pracę nad elementami okapu. Zamontowany został grzebień okapowy z kratką wentylacyjną oraz wsporniki pod łaty kalenicowe. Na części połaci dachu zostały ułożone już dachówki. W dzisiejszym odcinku pracę rozpoczynamy od ułożenia tzw. kosza dachu. Jest to wklęsła krawędź, która tworzy się w miejscu styku dwóch połaci dachu. Ta strefa jest szczególnie narażona na działanie warunków atmosferycznych, takich jak woda i zbierający się w tym miejscu śnieg. Dlatego ważne jest odpowiednie ich zabezpieczenie. Korzystamy z systemowego rozwiązania BRAS, kosza aluminiowego. W domu modelowym kosz montujemy bez wcześniejszego oszalowania, dlatego należy zastosować zagęszczenie łat. Przed zamontowaniem kosza należy go zagiąć, odpowiednio dostosowując jego kształt. Możemy dokonać tego bezpośrednio na dachu, bez używania dodatkowych narzędzi. Kosz ustawiamy równo względem osi. Jego dolną część odpowiednio przycinamy, umożliwiając swobodne spływanie wody do rynny. Dla dodatkowego zabezpieczenia przed podwiewaniem śniegu i deszczu wzdłuż krawędzi kosza przyklejane są gąbki uszczelniające. Kosz montowany jest do łat za pomocą systemowych klamer do koszy. Przy mocowaniu kolejnych odcinków kosza aluminiowego należy pamiętać o zachowaniu minimum 10-centymetrowego zakładu. Docięte w koszu dachówki są odpowiednio mocowane. Zwróćmy uwagę, aby proces ich docinania odbywał się poza dachem, tak by pył nie pobrudził połaci. Kolejny ważny element dachu to grzbiet i kalenica. W poprzednim odcinku w linii prostej umieściliśmy już wsporniki do łat, do których zamocowaliśmy łatę kalenicową i grzbietową. Teraz wzdłuż łaty montujemy taśmę uszczelniająco-wentylacyjną Figarol, pamiętając o zastosowaniu co najmniej 5-centymetrowych zakładów w miejscu łączenia poszczególnych odcinków taśmy. Po zdjęciu folii ochronnej taśmę przyklejamy do dachówek. Taśma Figarol z jednej strony zapewni doskonałą wentylację dachu, z drugiej natomiast ochroni konstrukcję przed deszczem i śniegiem. Teraz na grzbiecie i kalenicy dachu możemy zamontować gąsiory. Pierwszy krok to montaż gąsiora początkowego. Pozostałe gąsiory osadzamy na specjalnych systemowych klamrach do gąsiorów, a następnie przykręcamy do łaty kalenicowej lub grzbietowej. Na styku kalenicy z grzbietem mocujemy tzw. trójnik, czyli łącznik gąsiorów. Trójnik osadzamy w trzech klamrach, a dla bezpieczeństwa możemy jeszcze przykręcić go wkrętem do łaty kalenicowej. Kolejną newralgiczną strefą dachu narażoną na działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych, w tym na przenikanie wilgoci, jest przejście komina przez połać dachu. Jego dokładne uszczelnienie jest zatem kwestią kluczową. Do zabezpieczenia okolic komina stosujemy systemową taśmę Vaca Flex firmy Brass. Odpowiednio przycięte pasy taśmy przyklejamy do komina, dokładnie je dociskając. W narożnikach taśma jest nacinana pod kątem około 45 stopni. Rozcięte krawędzi taśmy przyklejane są do komina, szczelnie zachodząc na siebie po wszystkich jego stronach. Zapobiegnie to przedostawaniu się wilgoci pod pokrycie dachu. W końcu na taśmie Vaca Flex montowana jest listwa kominowa, która zapewni szczelność i trwałość, a przy tym przejście komina przez dach będzie prezentowało się estetycznie. Pamiętajmy, że jednym z głównych czynników zewnętrznych działających na dach jest wiatr, dlatego tak ważne jest fachowe ułożenie i zamocowanie dachówek. W systemie BRAS mamy do dyspozycji różne typy mocowań, które zapewnią solidne trzymanie dachówek i jednocześnie umożliwią ich sprawny i szybki montaż. Do ciętych dachówek stosujemy zaczep klamrowy uniwersalny. Jest on nabijany na dachówkę, pewnie zakleszczając się na jej krawędzi. Dachówkę mocujemy za pomocą zaczepu do wcześniej przygotowanego gwoździa lub wkrętu. Kolejnym typem mocowania jest klamra boczna. Po odpowiednim ustawieniu haczyka mocującego zahacza się ją za boczny zamek dachówki. Odpowiednie mocowania dodatkowo zabezpieczą nasze dachówki przed zerwaniem przez wiatr i pozwolą długo cieszyć się solidnym dachem. Zwróćmy uwagę, że w niektórych miejscach połaci dachu zamontowane zostały dachówki wentylacyjne. Stanowią one dodatkowe źródło wentylacji dla dachu. Umożliwiają również przepływ powietrza pod pokryciem niezależnie od lokalnych przegród, takich jak kominy czy okna połaciowe. Podsumujmy prace, które przedstawiliśmy w dzisiejszym odcinku. Zamontowano kosz aluminiowy chroniący dach przed wodą i zalegającym w tym miejscu śniegiem. Zabezpieczono grzbiet i kalenicę dachu taśmą uszczelniająco-wentylacyjną Figarol.
Zamontowano gąsiory. Uszczelniono przejście komina przez połać dachu taśmą Vacaflex. Przy pomocy zaczepów klamrowych i klamer bocznych solidnie przymocowano dachówki. Wstawiono także dachówki wentylacyjne wspomagające wentylację dachu. Ostatnim etapem prac nad dachem domu modelowego będzie zainstalowanie systemów przeciwśnieżnych i komunikacji oraz systemowego kominka DuroVent. O tych procesach powiemy w kolejnym odcinku. Zapraszamy także na stronę dommodelowy.pl oraz na profil akcji na Facebooku.